świadectwo i apel, bo zauważyłem jedną rzecz. Będąc tam na rynku, głosząc co tydzień, nas znają. Znają nasze głoszenia ci ludzie. Dużo jest takich, którzy jest cały czas, część takich, którzy przychodzą, wychodzą. Ale w czym rzecz? Przyjechała Asia Choleksa, przyjechała Klaudia i tak obserwuję pewną rzecz, że jak przyjeżdżają osoby nowe, to ludzie stają i zaczynają to oglądać. Ja nie mówię, że oni nas nie słuchają, ale co jest ważne, że jeżeli możemy to wymieniać się gdzieś, niech przyjeżdża ktoś nowy do nowego miejsca, tak? Niech ci ludzie stają, niech słyszą Boga, tego samego Boga, ale z innego świadectwa, gdzieś z innej perspektywy. Ja stałem wczoraj, patrzyłem na tych ludzi i ja naprawdę widziałem, że oni się zatrzymują i patrzą się, choćby to, jak Asia wczoraj głosiła, mówiła rzeczy, gdy tych ludzi skonfrontowała. Ja widziałem, że oni stoją i się patrzą i są, kurczę, zszokowani, co ona mówi. Ale słuchali tego, co ona mówi. A drugie świadectwo, to mam takie, wiecie, ciężko mi się to mówi. Dzisiaj stanąłem przed szafą w wyborze. Niedawno nie miałem nic. Dzisiaj mam wszystko. Niedawno, jak wychodziłem ze szpitala, nie miałem nic. Miałem jedne krótkie spodenki podarte. Szedłem do domu, do komórki. Chcę mu powiedzieć, że jutro odbieram nowego Mercedesa. To jest działanie Boga. Pamiętam tam w szpitalu, pamiętam, jak powiedział, nic ci nie zabraknie, wszystko ci dam. I to każdego dnia się spełnia. Chwała ci, Boże.